Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Albraken i gramy dzisiaj w Gothic edycja rozszerzona. Okej, troszkę sobie odpocząłem i możemy lecieć z kolejnymi questami. Otóż, poczekajcie, muszę się troszkę przypomnieć o Gothic, jeżeli wyruszę gdzieś. Chodźmy jeszcze do tej karczmy, może jakiś quest nas tutaj zahaczy. Chociaż nie, my tam chyba byliśmy już, ale lepiej sprawdzić. Lepiej sprawić niż potem płakać. No tylko mam jeden problem, tak mam galimatkę, można powiedzieć. I niestety nie wiem, co z tym mogę zrobić. Zipera, czy coś mi powiesz, bo swojego jakby dostawcę zmieniłem, nie? Także możesz. Witaj, przyjacielu! O, witaj, przyjacielu! No proszę, nawet tak chcę ze mną ubijać, super, ale z tymi kutlami widzę, że najlepszymi. Najlepsze przesiłki. Okej, Wildy, coś mi powiesz, nie wiem, nic nie powiesz. Szkodnicy też nie. Okej, mogę mieć lekką chrypkę, ale to z powodu tego, że ubiłem chyba swój rekord aktualnie. Witaj. Ponieważ przez kilka dni nagrałem chyba z ponad 15 odcinków Gothica. Przez kilka dni. Także super. Czekaj! Tylko zachowaj to dla siebie. Będę to oczywiście wrzucał co jakiś czas. Znaczy no, ogólnie myślę, że jeden odcinek wystarczy na jeden dzień, także tak będę robił. Okej. Okay. Teraz tak, co ja tu mogę zrobić? What can I do? Let's see. Oczywiście musimy udać się do pana Xardasa. A to jest quest główny. Ukradzione. No właśnie, i to mnie bardzo martwi. Ten quest mi bardzo, bardzo martwi, ponieważ gdy chyba nie jak nie wykonamy tego questa, to nie będziemy mogli przejść do kolejnego. Do kolejnego questa, tak? Także bardzo mi się to nie podoba. Złoty medalion to wykonamy dopiero jak będziemy w świątyni śniącego. To oczywiście wykonamy sobie, gdy będziemy przy Xardasie. Sakiewka Snafa. Jeszcze nie jesteśmy na tyle silni, żeby tam wykończyć cały obóz. Znaczy jesteśmy w sumie, ale no, jak będziemy mieli zajebistą zbroję i w ogóle, to po co? Po co się teraz męczyć? Jak można to zrobić po prostu później. Spotkanie. Gorn się stawi. Milton się stawi. Jeszcze został Lester. Milton i Gorn. No i to wszyscy. Tak. Okej. Okay. Zaginiony wart. Wiem, gdzie jest. Poczekajcie. Tak. Wiem, tutaj. Tutaj musimy iść. O, właśnie. To zrobimy sobie ten quest. Bo sprawdziłem, gdzie to jest, bo nie chciałem się tego szukać. Tutaj oczywiście. Aha, do Lenesa trzeba wracać. Co? Aha, no kurde. Właśnie tutaj przejdę do tego obozu, żeby do Lenesa wrócić, a widział. Tak, tak to jest z moim czytaniem. Uważnym. Także lecimy sobie do pana Lenesa. Tak powiem, na czytaniu. Hyc, hyc, hyc. Dobra. Ogólnie nie wiem czemu oni byli zieloni, teraz są biali. Nie wiem czemu tak się wydarzyło, panie Lares. Zapiszmy grę. No oczywiście musiał teraz się napić, no ale to jest zdrowie. Pij mordeczko, pij. Lepiej się do tego nie mieszać. Witaj! Na zdrowie czasami trzeba. Rozmawiałem z Draxem. I co u niego słychać? Sytuacja nie wygląda najlepiej. Strażnicy Gomeza zabili Radforda podczas polowania. Cholera, Radford był w porządku. Drax ma pewien plan. Chce wraz z grupą bandytów zemścić się na Gomezie, atakując kręcący się po okolicy grupy strażników. To byłoby bardzo nierozsądne. Mam nadzieję, że Quentin to wstrzyma. Albo zrobi się niezły burdel. Zresztą nie mam czasu teraz o tym myśleć, mam inne swoje problemy. Posłuchaj, Torlof z kilkoma najemnikami udał się do doliny, której przesiaduje Aidan. Chce wypędzić strażników, którzy się tam rozstrzenili. Powinieneś iść im pomóc. Zgłoś się do Torlofa. Okej. Okay. Jeśli myślisz, że... Mówię, żebym poszedł do pana Torlofa. Teraz patrzcie, byliśmy na usługach w obozie Bractwa, a teraz jesteśmy tutaj, służymy nowemu obozowi, nie? Trochę to jest takie wykorzystywanie nas po pełni, ale... Ale cóż, czegoś nie robi dla doświadczenia, prawda? Ale tutaj nie ma Torlofa. Nie powinieneś wierzyć we... To gdzie jest Torlof? On już wyruszył? Niektórzy nigdy. To nie mój... Tu jest tylko Oryk i Lee. Okej. Może...
No Torlov, poczekajcie, gdzie był Torlov? Torlov normalnie znajdował się tutaj. Tylko że widzę, że nie ma paru najemników. Także prawdopodobnie już wyruszył. Kosa? A ty masz tam jakiegoś... Witaj! ...jakiegoś questa? Nie masz questa. Tam jest pan Wilk. Okej, okay, no najemnicy są tylko tutaj. Dobra, no to co? To idziemy do pana Aidana, prawda? Czy idziemy na... Wiecie co? Nie. Najpierw chodźmy, mam pomysł, zrobimy. Teraz pójdziemy tutaj. Bo i tak potrzebuję, tutaj mam tutaj quest. Także chodźmy. Od razu użyję eliksir prędkości. Poczekajcie. W ogóle okazuje się, że zrobiłem troszkę źle, wykonałem zadanie, ponieważ tych nowicjuszy, tych co tam byli koło tego klifu, możemy jakby uratować. Oni mogli wrócić do obozu, nie? A tak to, no niestety, mój zły, pochopny, zbyt pochopny wybór doprowadził do ich śmierci. Tak, przepraszam za to. Gorne. Witaj! Jakle? Na razie Li zajmuje się jeszcze o... Okej. Okay. Do zobaczenia. Na, gdzie jest pan Torlov? Akord? Powiesz, nie? Witaj. No wyście powinniście ze mną iść. Jak to jest? Nie pamiętam już was. A zobaczmy, jak się mają tutaj ci myśli, którzy przebywali tutaj. Nie, no sobie żyją, są zadowoleni. Może jakiś quest, co? Turus? Witaj! Ty żadnego, a ty? Outlam? Witaj! Okej. Okay. Najemnik. Okej. Okay. Musisz uważać na to, co myślisz. Ale tutaj nic nie ma. No to co, idziemy oswoić wolną kopalnię teraz? Czy może poczekać na Torlova? Poczekamy. Czy nie poczekamy? Dobra, to chodźmy na tego Torlova. No, mam nadzieję, że w takim wypadku, gdzie on może być? No nie wiem. Kurde, nie wiem. No to udajmy się do pana Aidana, zobaczmy. Także teraz niestety troszkę będzie tych odcinków, bo się będę kręcił. Będę się starał, tylko że niestety z tym questem bardzo się martwię, że mam popsute i nie mogę z tym nic zrobić, bo nie znam kodów na tych uciekinierów, bo chyba to był uciekinier z tego, co widziałem na obrazku. Także no niestety nic nie mogę zrobić. To się już chyba, że wy wiecie, także możecie napisać mi komentarz. I jaki jest kod na przyzwanie pana uciekiniera. To wtedy mi to bardzo pomoże. No cóż, chodźmy tutaj, może ten Torlov gdzieś tu będzie w drodze. Okej, okay, Jarvis. No trochę nie wiem, gdzie jest ten Torlov, no. No podejrzewam, że wyruszył do Aidana, tak? Tylko, że tak beze mnie, tak w ogóle bez... Bez żadnego wsparcia, po prostu tak sobie poszedł. Myślałem, wziął najemników i poszedł w pizdu. Kurde, znowu przeklinałem. Muszę nie przeklinać, bo jak przeklinam, to potem moje filmy są mało tak pozycjonowane bardzo nisko. I mało osób potem ogląda moje filmy. Okej. Okay. Dajcie znać, jeżeli chodzi o ten montaż, który robiłem. Co o nim sądzicie? Czy jest w porządku, czy wam przeszkadza? To, że przyspieszam, to niektóre momenty po prostu wycinam to, co gadałem, bo ja o czymś tam gadałem, nie? Tylko, że to wycinam jakby i po prostu staram się jakąś muzykę, jeżeli chcecie mi podesłać jakąś oczywiście muzykę, która będzie bardziej pasująca, bardzo proszę. I oczywiście jej użyję, bo ja oczywiście prawa autorskie na to pozwolą. Także ten... Okej. Okay. O, słyszę ich. Nie, o, chciałbym są być tutaj. Teraz w jego skórze. Dobra, jest Torlov. Zapiszmy sobie oczywiście grę. Ty, tak, o tobie wszyscy gadają. Kim jesteś? Nazywam się Doyle, jestem bandyta z obozu Quentina. No przecież się znałem, przecież tam byłem. Posłuchaj, potrzebuję twojej pomocy. O co chodzi? Kilku naszych ludzi udało się w okolicy starego obozu. Chcieli pozbyć się kręcących tam patroli strażników. I... To przez Draxa, bardzo się przejął śmiercią Radforda i pocałował cały ten plan. Wiem o tym. Ja razem z Rocky miałem pilnować obozu, jednak przyszedłem tutaj. Torlov mnie potrzebował. Chciałbym dowiedzieć się, co się tam dzieje i czy moi towarzysze już wrócili. Byłbym ci bardzo wdzięczny, gdybyś sprawdził co i jak.
a w razie czego powiedział, że wkrótce przyjdą. Guru w obozie bandytów? Tego jeszcze nie było. Proszę, wchodź, zapewne masz jakieś sprawy do załatwienia z naszym przywódcą. Nie jesteśmy teraz w obozie bandytów, ale... Okay. Wszystko w porządku. Aidan taki właściwie zestresowany, bo on powiedział, zawsze miał taki spokój. A tutaj nagle dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu najemników się zebrało. Torlos. Witaj! No witaj. Mogę wam pomóc? Akurat czekaliśmy na jeszcze jednego ochotnika. Idziemy w stronę starego obozu. Okolicy czai się grupka strażników. Chcemy się ich pozbyć. Powiedz, gdy będziesz gotowy. No oczywiście, człowieku, ja jestem zawsze gotowy. Całe życie jestem gotowy. Lecimy. A wy idziecie za mną? No a co wy? A reszta? Ej, a co jest tam tymi najemnikami? Co oni sobie mają w dupie wszystko? Sobie palą zioło? No kurde, drugi obóz bractwa. No ja nie wierzę, no. Czemu w tej kolonii tylko ja wszystko muszę robić sam? A oni się opieprzają. To już nawet w tym... No kuźba. Czegoś się nauczył. A, proszę atakować tamtych. Kurde, tak? Okej. Okay. Skasujmy ich. Okej, skasowani wszyscy. Easy peasy. Zabijamy ich oczywiście. Dobra robota! No wiem, że dobra robota. Ja zawsze robię najlepszą robotę. Jak tam ci idzie, Torlof? Pokaż, zabiłeś ich wszystkich? Tak, wykończyłeś. Super. Albo i nie. A możesz ich pozabijać? Ue, tam serio, oni nie mają żadnego jakby... żadnych rzeczy, tylko mieczy? Tak, tylko mieczy... No co ty robisz? Z pięściami na mnie wyskakujesz? No właśnie. Dobrze, Torlo. Dobrze, że go zabiłeś. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Nie fajnie. Masz nawet... No nawet nie masz rudy, ty biedaku. Okej. Okay. Panie Torlo, co dalej? Witaj! Zginął jeszcze pożałujesz! Czekajcie, no co jest? Piękny cios! Kurde, wy to nie umiecie umierać. Dobra robota! No wiem, najlepsza robota. No i już po wszystkim. Wielkie dzięki za pomoc. Pozwól mi przejść. A bardzo proszę, idź. Dobra. O, poczekajcie. Ej, to jest przecież ten wart. Czy nie, to nie. Nie, to jest ten marudny myśliwy. Ej, patrzcie, zajął teraz miejsce warta. Jaki cwaniak. Dobra, to chodźmy teraz tutaj. Ponieważ... Tu. Chodźmy tutaj, poszukać Draxa, tych bandytów, którzy postanowili zaatakować strażników, tylko nie wiem dokładnie gdzie. Powiem wam, jaki jest plus Gothica. Znaczy, porównanie mniej więcej takie tych nowych gier i tych właśnie Gothica. W Gothicu nikt was za rączkę nie prowadzi. Każde zadanie musicie sobie sami jakoś znaleźć rozwiązanie. I naprawdę Gothic nie jest łatwą grą. A widzicie, a w tych wszystkich nowych grach to praktycznie jesteście prowadzeni za rączkę i wszystko możecie zrobić bez poradników, bez niczego. Bo gra jest tak prosta, że praktycznie wam wszystko we wszystkim pomaga, tak? Okej. Okay. Chodźmy tutaj. Patrzcie no! To gość z sekty! No, nawet i co z tego? Masz z tym jakiś problem? Miedź! To ja będę waszą małą kopalnię! Czyżby? Chyba śnisz. Przykro mi, ale nie możemy pozwolić, żebyś o tym komuś powiedział. Zaczekaj, nie szukam kłopotów. Trzeba było o tym pomyśleć, zanim tutaj przyszedłeś. Hej, co... Dalej, chłopcy! Na niego! Na niego. No kurde, co jest? Ej, co jest? No, krypy mi nie wchodzą. Co ty, człowieku, ze mną chcesz się bić? Przecież ty mi nawet nic nie robisz, człowieku. Jaja sobie ze mnie robisz. Easy peasy, człowieku. Leżeć. Kto wam pozwolił wstać? Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Leż.
Okej. Jeszcze jeden. Mam tutaj herbatkę, co zrobiłem z miodem oczywiście. Nie pożyw. Pamiętajcie, herbata z miodem jest najlepsza. Najlepsza herbata pod słońcem, nie ma nic lepszego. Okej, pozabijajmy ich. Okej. Znaczy mogę to zrobić za pomocą magii, uszy. Obojętnie. Ale wolałem zrobić to inaczej. Tradycyjny sposób. Można powiedzieć, że jestem tradycjonalistą. Kuźwa, język polski jest trudny. Okej. Wysprzątane. Wysprzątane elegancko. Zapiszę grę. Tylko jestem teraz ciekawy, gdzie mogą być ci bandyci. Gdzie oni poszli zaatakować? Dobra, was to oszczędzę, przecież was nie będę zabijał. Tam nie jesteście w ogóle niczego winni. Okej. Ja nie wiem, te psy nawet w nocy szczekają, no to jest jakaś tragedia. Poczekajcie, no. Banda Quentina. Czekajcie. Okej. Aha, czy nie muszę iść do tego? Do bandy Quentina? Serio? No tak z tego rozumiem. Czekajcie, banda Quentina. Doj, proszę ją sprawdzić, co się dzieje w jego obozie. No okej. Mogę iść, nie ma sprawy. W takim razie użyjemy sobie od razu X prędkości. Lekkości, szybkości, obojętnie jak zmotek są. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Okej. Tak, widzimy. No nie, tutaj są jeszcze. To pogadajmy sobie z nimi. Pun, ale nie ma Draxa. Ej, Puna, wiesz gdzie jest Drax, czy nie wiesz? Nie, teraz za mnie nic nie kuj. Teraz ja już nie potrzebuję żadnego kucia broni. Po prostu biegnę do waszego obozu. Chociaż jeżeli Drax wyruszył, to... No nie, chyba że Quentin wie, ale czy Quentin będzie chciał nam powiedzieć, gdzie poszedł jego człowiek? To też jest ciekawe pytanie. Okej, chyba dobrze idę. Tak mi się wydaje. Potwory się nie zespiły w tym rozdziale. No nie wiem czemu. Czy tak zawsze było, że w czwartym rozdziale się nie zespiły potwory? Nie wiem, nie mam pojęcia. Okej. Chodźmy tutaj, do góry, do góry, do góry. Zobaczymy jak zareagują, jak zobaczą guru w swoim obozie. Okej, bałem się, że tu nikt nie pilnuje wejścia do obozu, ale jednak ktoś jest. Jest Andrew z obozu kopalnianego, tak? Obozu przy starej kopalni. I tutaj lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. I... Rocky. Nie no, chyba do pana Quentina trzeba pójść, prawda? Tak mi się wydaje. Panie Quentin, może pan będzie wiedział co? Guru? Tutaj? Co sprowadza kogoś takiego jak ty, to niegościnne miejsce. Przypomnę z polecenia Doyle'a. Jak to? Poprosił mnie o sprawdzenie coś, co się tu dzieje. Gdzie jest ten dureń? Udał się do nowego obozu, by sobie podzielili w walce ze strażnikami. Torlo poprosił go o pomoc, a ja miałem zobaczyć, czy wszystko u was w porządku. Dobrze, że chociaż ty wykazałeś się dobrym rozsądkiem. Jak spotkasz Doyle'a, to powiedz mu, żeby przestał błaznować i wrócił do obozu. Powiedz mi, jak w ogóle to się tu wydarzyło? Natomiast poszliśmy razem z Draxem i kilkoma dobrymi ludźmi w okolicy starego obozu. Chcieliśmy pozbyć się części patroli, które kręciły się w okolicy, nawet zostaliśmy zawani w zasadzkę, z której udało się nam wyjść cało. I cała historia. Tyle mi wystarczy. Ostatnio mam już tego dużo na głowie. Jeszcze jedno. W naszym obozie możesz się czuć bezpiecznie. Nikt nie będzie cię tutaj gnębił. Czuj się jak u siebie. Gdybyś potrzebował ekwipunku, pogadaj z Martinem. Bywaj, Quentin. Wow, super. Podoba mi się to. Ej, właśnie, to mi się podoba w edycji rozszerzonej, że... Bo w podstawce Bezi był taki opuszczony, nie ma żadnego wsparcia, nie? Wszyscy mieli na niego wyrąbane. On taki był samotny jeździec. A tutaj widzicie, nawet banda, nawet obóz bandytów oferuje mu pomoc, chronienie, wsparcie. Tak samo nowy obóz, tak samo właśnie ci magowie... Nie, magowie wody nie. To akurat zły przykład, przepraszam. To akurat zły przykład, dobra. To teraz co? No to lecimy. Lecimy teraz do pana Doyle'a z powrotem. Powiedzieć mu, że wszystko w porządku.
I potem co? I potem wracamy do pana Laresa. Tak mi się wydaje przynajmniej. A właśnie, 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 właśnie. Czekajcie, jak już tu jestem. Skoro tu jestem, to interesuje mnie... Hop, wyjdzie. Okej, okay, jestem takim dość dziwnym. O nie, będzie. O, właśnie zbugowałem Beziego. O kuźwa, zbugowałem Beziego. Fuck. Bezie, gdzie ty płyniesz, powiedz mi. Nawet myszką za bardzo, okej, okay, udało się. Okej, okay, czyli Bezie tak sobie podryptował wśród tej skał. No, szanuję, szanuję. Bezi, ale z ciebie dryftę, rozumiesz, elegancko. Dobra. Zanim pójdziemy, wyczytałem w poradniku, że jeżeli pójdziemy do opuszczonej kopalni, to spotkamy tam maga Koristo. Nie wiem, czy to jest prawda. Znaczy, pewnie to jest prawda, ale zobaczymy. Bo jeszcze tego nie... Znaczy, byłem już przy tej opuszczonej kopalni, ale nic się nie wydarzyło. Znaczy, no wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym, że ci magowie ognia zostali jakby tam powyżynani. Także teraz właśnie się o tym... A właśnie, a propos, przed chwilą oglądałem zarąbisty, naprawdę świetny anime, który jest emitowany jeszcze. Właśnie, nazywa się Dororo. Dororo, tak się nazywa. I po prostu ten najnowszy odcinek, który wyszedł dzisiaj, to po prostu miazga. To anime jest tak dobre, że po prostu naprawdę jedno z najlepszych anime, jakie widziałem. A widziałem naprawdę, naprawdę dużo. Także polecam każdemu obejrzeć, bo naprawdę warto. To jest akurat anime takie z przekazem i dość naprawdę... Ale oczywiście jest bardzo krwawe i brutalne, także trzeba się z tym liczyć. Okej, okay, no i co? Nie ma tego Koristo. Oszukał mnie poradnik? No chyba tak. No pana Koristo tutaj nie ma. Okej, okay, dobra, nie ma to nie ma. W takim razie straciłem trochę czasu. Może tutaj jest? Nie, tam nie. Dobra. No to kij z tym, no. Lecimy. Uruchamiamy sobie podjąkę, najlepiej tą. Lecimy teraz tak. Gdzie teraz możemy polecieć? Chwila, jeszcze zobaczę coś. Okej, okay, dobra. Lecimy do Doyla, potem lecimy do Torlofa, potem lecimy do Laresa. I pytanie co dalej, i pytanie co dalej, pytanie co dalej. A, jeszcze jest jeden quest, który pominąłem. Ponieważ nie wróciłem do obozu piratów. Ponieważ czytałem w poradniku, że jeden z przywódców, chyba Gordon, będzie chciał, żebyśmy znaleźli miejsce dla jego wesołej kompanii. I będziemy mogli go zaprowadzić do obozu tego Moroka, tam gdzie pozabijaliśmy tych strażników. Tak mi się wydaje. Oczywiście to sobie zrobimy, tylko nie wiem, czy to jeszcze w tym odcinku, czy w kolejnym, bo w sumie już to parę rzeczy zrobiliśmy w tym odcinku, także nie wiem, czy tak wszystko, tak czy tak chce się spieszyć z tym gotikiem. Okej, okay, zobaczmy jeszcze tutaj. Od razu chodźmy sobie do myśliwych, czy ktoś do mnie zagada. Bo jeżeli ktoś ma questa, to on powinien do mnie zagadać, a nie ja do niego. Jonas, zmęczony myśliwy. Mil, Oliver, Joseph, pan Alex, Pirn, nic, Stanley, okej. Jeśli szukasz kłopotu... O, oczywiście będziesz do... Jeśli szukasz kłopotu, to trafiłeś na właściwego człowieka. Możesz nauczyć... O, walczyć bronią dwuręczną? O, nie wiedziałem o tym. Okej. Okay. Mam dobre wieści. Wszyscy wrócili, jednak strażnicy odnaleźli i zajęli wasz obóz. Na szczęście Quentinowi udało się odzyskać obóz, był jednak na ciebie nie tak wściekły. Cholera, nieważne. Najważniejsze, że nic złego się nie stało. Mogę już wracać do obozu, dziękuję za wszystko, przyjacielu. Jakbyś potrzebował kiedyś pomocy, to daj mi znak. Powinno być chyba znać, ale dobra. Nie czepiajmy się takich szczegółów. Lecimy. Panie Torlo. Czy ja jeszcze z tobą mogę jakoś pogadać? I czemu twoje najemnicy sobie tutaj się opierdzielają? Tak? Witam! Zginął... No zginął człowiek, tak, wiem o tym. Dobra. I tutaj jest ten... A nie, źle mówię, tak, źle mówię. Zaraz wam pokażę, gdzie jest Bart.
Oczywiście zaraz do niego pójdziemy. Jeżeli chodzi o obóz przy starej kopalni, tam sobie też pójdziemy oczywiście pooczyszczać teren, żeby zyskać doświadczenia i jednak pozabijać tych złych niby. Znaczy, wiecie, według mnie nie ma tak, że są źli ludzie i dobrzy, tylko jest właśnie takie odcienie szarości sam, po prostu. Czasami dobrzy ludzie, no ludzie po prostu podejmują złe wybory i po prostu dalej w nie brną, bo nie widzą innego rozwiązania dla siebie, to według mnie jest bardzo słabe i takim ludziom trzeba pomóc. No a jeżeli im się nie da pomóc, to albo ich zostawić i po prostu powiedzieć, że no trudno, no, bo chciałem ci pomóc, ale nie chcesz mojej pomocy, więc trudno. A albo, no jest, jeżeli jest jeszcze gorzej, no jeżeli cię będzie chciał zniszczyć albo coś w tym stylu, no to jednak czasami trzeba użyć przemocy, tak? W obronie własnej, tak? W końcu. No ale o czym ja gadam tak właściwie? Trochę się tutaj rozgadałem. Takie tematy troszkę. Tak samo jak według mnie nie ma jakichś idealnych, cudownych, dobrych ludzi, którzy nie mają żadnej skazy. To jest taka weź, nie lataj w powietrzu. Także to jest takie gadanie według mnie. Bo każdy ma coś na sumieniu. Okej. Okay. I tutaj są właśnie ci nowicjusze, którzy są opętani. Tak, ma większy zasięg, tak? No tych już mogę spokojnie zabić, bo tu są opętani nowicjusze, także. A tamtych mogą uratować i chyba. Się wydaje, nie jestem pewien. Okej. Wyczyszczeni. Oczywiście znaki bractwa, te takie, wiecie, szukańcze. To nie są znaki bractwa, tylko po prostu. No i wart. Panie wart, niestety, no, znalazłem cię. Może jakiś wpis w dzienniku czy coś? No bo znalazłem cię, ale jakiś tutaj wpis w dzienniku będzie czy nie? No chyba nie. Okej. Więc po prostu taką, że będzie go zobaczył i to tyle? Okej. Dobra. Mam taką nadzieję. Ej, to gdzie jest Lester? Znaczy, to gdzie jest Milton? Nie Milton. Lester jest w tym, dobra. W kamiennej fortecy tu już jest. Okej, dobra, teraz udajemy się do obozu. Gdzie jest ten obóz? Tak? Ja. Tak, teraz możemy się spokojnie tam udać. Tu już żadnych questów nie ma. Chyba. Witaj. A nie, to on to już. Obyś wrócił. Ty mi w niczym nie pomożesz. Coś już useless dla mnie. Teraz idziemy do ksardupy zaraz. Ale zanim pójdziemy do ksardupy, to pójdziemy tutaj do pana Larensa. Lecimy. I teraz tak. Do pana Larensa, a potem co zrobimy? Potem trzeba się zastanowić nad kolejnym krokiem, jaki podejmiemy. Ponieważ każdy krok jest bardzo ważny. Musisz uważać, panie Lares. Co mówisz przy obcych. Oczywiście musisz pić, jak to chcę pogadać. No. Witaj! Witaj. Pomogłem Torlopowi. Świetnie. Iść teraz do Lee. Mamy jakieś ambitniejsze plany. Czy nam się pomóc? Okej. Okay. No i teraz prawdopodobnie Lee zleci nam odbicie wolnej kopalni. Tak mi się wydaje, razem z Gornem. Na pewno. Czyli już mamy kolejne tutaj ścieżkę. Podążymy. Niektórzy nigdy się nie. Okej, Torlo widzę, że. Nie, to jest Ori. Ori. Panie Lee. Dobrze, że jesteś. Potrzeba nam kochać do pomocy. W czym problem? Ostatnio z wieściami przybył posłanie z obozu bandytów. Ponoć Gomez wysłał grupę ludzi do opuszczonej kopalni. Quentin chce udramić jego plan znalezienia wydobycia. Jest jeden haczyk. Kopalnia nie została opuszczona bez powodu. Roi się w niej od przeróżnego plugastwa. Możliwe, że jak pozbędzie się strażników, to będzie los czekała walka z nieumarłymi albo innym ścierwem. Postaram się przeżyć. Jednak pojedynka nie będzie łatwo. Wysłałem już najemników, którzy ci pomogą. Powinieneś ich spotkać przy wejściu do kopalni. Idź już. Nie ma czasu do stracenia. Ale
Chwila, gdzie mam iść teraz, bo się zgubiłem. Do opuszczonej kopalni przed chwilą tam byłem. O. Dobra. Robię tutaj cięcie i widzimy się przy starej kopalni. Okej, już jesteśmy, zobaczcie. Spotkaliśmy właśnie tego kolistę, o którym gadałem. Pogadajmy sobie z nim. Witaj. Dobrze cię widzieć. Kolisto? Co tutaj robisz? Sądziłem, że jesteś teraz w innym, lepszym świecie. Udało mi się uciec z obozu dosłownie w ostatniej chwili. Bogowie nade mną czuwają. Nie wiem, czy wiesz, ale to nie jest zbyt dobre miejsce na kryjówkę. Posłuchaj, jestem tutaj tylko i wyłącznie ze względu na ciebie. Na mnie? Tak, wszystko się skomplikowało. Jesteś mi potrzebny. Mów więc, o co chodzi. Dowiedziałem się, że Gomez wysłał grupę strażników do opuszczonej kopalni. Kopalnia stała się kolejnym punktem zapalnym w konflikcie obozu. Każdy przywódca chce ukryć coś dla siebie. Pamiętasz, że kto ma kopalnię, ten ma władzę? Tak, to chyba ciągle trwa mi w głowie. No właśnie, mnie nie interesuje kopalnia, jestem magiem. Swoje materialne mają dla mnie drugorzędne znaczenie. No, nie wiem, czy to prawda. Więc o co ci chodzi? W kopalni znajduje się pewien artefakt. Jego wygląd i działanie jest bardzo podobny do działania kamienia ogniskującego. To błyskotka, która nie może wpaść w niepowołane ręce. W kopalni wkrótce rozrobi się tłoczno. Musisz wykorzystać to, że strażnicy odsunęli wielki głaz, który zesłania wejście do kopalni i przynieść mi artefakt. Ja postaram się go zabezpieczyć, to bardzo ważne. Skoro tak, to chyba nie mam innego wyboru. Okej, spieprzaj. Dziadu stary. Nie lubię cię. Nigdy cię nie lubiłem. Okej. Zapiszmy grę. Pewnie masz rację. Pewnie masz rację. A może nie masz racji? I co wtedy, jeżeli nie masz racji? To się chyba nigdy nie zmieni. Okej, no i teraz zobaczymy, jak wygląda słynna kopalnia. Nie wiem, co mówisz, gościu. Jak sytuacja? Nie wiem, co mówisz. Kurde, no. Gościu, nie mów do mnie teraz, bo ja cię nie słyszę. Właściwie, co gadałeś. Tu jest Rocky. Tu jest Kort. Witaj. No, witaj. Coś tam do mnie gadałeś, ale nie Rita. Wiem. Jaki wiatr was tu przywiały? Przysłał nas nie obawiał się o twoje życie. Gdy przyszliśmy, roiło się to od zombie i szkieletów. Szybko się z nią uporaliśmy, jednak skazaliśmy cię na straty. Postanowiliśmy, że zostawimy wejść do kopalni, by już nikt więcej tam nie było. No i nieźle byście mnie udupili. Na szczęście masz świetne wyczucie czasu. Okej? Okay? Uważaj na siebie! No super. Mhm. Zobaczcie, do kopalni wchodzimy samemu sobie. No, tego się mogę spodziewać. Oczywiście, jak zwykle, sam. Teraz tylko, żeby się nie skraszowało. Opuszczona kopalnia. Okej. Okay. Tutaj widzę, że jakieś ciekawe rzeczy to jest. No, wybaczcie, muszę to wszystko podnosić, niestety. A siła gotyka jest we mnie. Ojejku. Jeszcze tego pożałujesz. Tak. Tak. Nie mogę go jakoś zaznaczyć? Serio? No kurwa. No i przeklinają znowu, no.
No właśnie. No właśnie. No, gin. Jeszcze pożałujesz. Zgin. No ja nie wierzę, no zaraz coś mnie trafi. Spadaj. Dobra, tamten uciekł. To co, pozabijamy ich? Tak, tego trzeba zabić, gdyż jest ten gazdy nastawiony do mnie. Ledwo się udało przeżyć. To sobie zostawimy, a tego trzeba zabić. Bo będzie chciał nas zabić. Chodź tu. Ej, gościu! Co ty robisz? No wyciągnij jakiś sopel. Sopel wyciągnij. Jeszcze nie uciekaj. Pożałujesz. Nie, tamtego chciałem zabić, a nie tego. No nie! Gościu! Stój! No i tego Gles. No. Okej, okay. Wyczyszczony teren, to mi się podoba. XPS, pogadajmy sobie z panem Glestem. Glest, kim ty jesteś? Mogę z tobą zagadać, czy nie? Co ty tu robisz? Nie wyglądasz mi na jednego z ludzi Gomeza. Bo nim nie jestem. W takim razie uciekaj stąd, póki możesz się ruszać. Niby dlaczego. To miejsce jest przeklęte. Kręci się tu pełno tych przeklętych ożywieńców. Wybili naszą ekspedycję do nogi. Kilku strażników na marne próbuje z nimi walczyć. Na razie zdobyliśmy most, ale została nam już tylko garstka ludzi. Akurat życie strażników nie bardzo mnie martwi. To nie jest takie istotne. Teoretycznie jesteśmy wrogami, a jednak nie zabiłeś mnie. Być może masz informacje, które mogą mi się przydać. Co ci tak właściwie się stało? Uciekłeś z wnętrza kopalni? Tak, ale sobie nie obrywałem. Mówię ci, nie iść dalej pod żadnym pozorem. Trzeba się tam wyłącznie śmierć. Nie tam kilka... Mam tam kilka spraw do załatwienia. Wiesz może skąd się biorą ożywieńcy? Wewnątrz kopalni jest olbrzymia sala. Widziałem tam jakiegoś maga w czarnych szatach. W ręku dzierżył piękny kamień. Wydaje mi się, że to dzięki niemu udaje mu się przyspać nieumarły. Będę się musiał z nim rozprawić. Postaraj się dotrzeć do kogoś, kto ci będzie w stanie pomóc. Dziękuję, nie będę już ci wchodził w drogę. Okej, moi drodzy, ale to będzie na pewno w odcinku, także dzięki wam za oglądanie. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Zobaczcie łapkę w górę, jeżeli film się podobał. Napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mnie, jeżeli chcecie, kliknijcie w dzwoneczek. Trzymajcie się, a niech świąt będzie z wami. Pamiętajcie o tym. Na razie.